Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu ogólnym na czwarty kwartał bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady na październik, listopad i grudzień. Sprawy zawodowo-finansowe, czyli praca i finanse i miłość, uczucia. Króciutkie takie czytania, żeby zobaczyć, jakie energie będą, czy pozytywne, czy negatywne, na co się przygotować. Przed każdym z rozkładów wylosuję dla Was kartę patronkę z tego dużego złotego tarota. Po zakończeniu rozkładów wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Tradycyjnie przypomnę, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, bo każdy z Was ma inne życie. Wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam, żeby odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie coś, co uzupełni dla Was to czytanie. Zaczynamy od spraw zawodowo-finansowych. Wszystkie talie były tasowane. Najpierw przez przełożenie wylosujemy kartę patronkę. Dla skorpiona, praca i finanse, czwarty kwartał bieżącego roku. Sześć buław, super skorpionie, super. Ciężka praca się opłaci, możliwy awans, możliwa wygrana jakaś sprawa, ukończony projekt, jakieś osiągnięcia, znalezienie wymarzonej pracy, docenienie w pracy, zasługi, wyróżnienia. No szóstka buław to jest no coś zacnego, kochani. Ludzie Wam gratulują, biją Wam brawo, są z Was dumni, więc tutaj jakieś takie osiągnięcie naprawdę, naprawdę zacne. Szóstka buław. Przede wszystkim to jest karta równowagi w planowaniu, w działaniu, w realizowaniu, w współpracy. Więc tutaj nie będzie na pewno żadnych trudności. No, uzyskaliśmy to, na czym nam zależało, więc faktycznie ta ciężka praca, ten trud, ten wysiłek, który wkładaliście w zaangażowanie, tak? No, przed szóstką jest piątka, czyli mamy pewne trudności, mamy wykazać się, tak? Zmierzyć z jakąś trudną sytuacją, nie dać się konkurencji, nie dać się jakiemuś chwilowemu kryzysowi. I tutaj karta pokazuje, że jeżeli faktycznie wytrwacie, nie odpuścicie, będziecie trzymać się swoich pomysłów, zasad, swojej tej ścieżki, którą zdecydowaliście się dalej podążać, no to sukces macie w kieszeni. Kochani, nagrody, wyróżnienia, ukończenie szkoły, ukończenie studiów, jakiegoś projektu, jakiegoś kursu, również na prawo jazdy. No jakieś osiągnięcie, z czego będziecie bardzo dumni i Wy, i albo Wasi współpracownicy, bo być może coś fajnego uda Wam się dla firmy, dla pracodawcy zorganizować, jakiś przetarg, jakiś projekt, jakąś inwestycję, a może jakieś osiągnięcia, które dotyczą Was bezpośrednio we własnej firmie, więc tu jakieś sukcesy, jakieś właśnie... Świeca zgasła, przepraszam. Sukcesy, osiągnięcia, tak? Spełnione marzenia. Pokazaliście, że jeżeli się chce, to można i że się nie boicie wyzwań. Dobrze, kochani, już zapalimy sobie świeczuszkę i lecimy dalej. Bardzo pozytywna energia, bardzo się cieszę. I już patrzymy, co dalej na poszczególne miesiące. Przełożymy karty. I październik. O czym zapomina skorpion w październiku? Czym już sobie nie zawraca głowy? Czym się nie martwi? Bądź kim? Arcykapłanka. Na kim, na czym macie się skupić, skoncentrować? As mieczy. I z jaką energią wchodzicie sobie w miesiąc listopad? Pięć mieczy. Widzicie? To jest takie działanie za wszelką cenę, tak? Mam jakiś pomysł, wiem co robię, działam szybko, podejmuję decyzję
i tutaj no, nie daje sobie czegoś odebrać, nie daje się w jakiejś formie rozmów, konsultacji, może jakiegoś zamieszania, może nawet kłótni. Trzymam się swojego zdania, swojego projektu i idę do przodu. Nie boję się jakiegoś galimatiasu związanego z tym wszystkim. O czym zapominamy w listopadzie? Umiarkowanie. Na kim, na czym koncentrujecie się w listopadzie? 10 mieczy. I energia, z jaką wchodzicie w miesiąc grudzień. Paź buław. Super. Czyli już można powiedzieć, że ruszacie z jakimś projektem, bądź swobodnie możecie działać tutaj od końca listopada. Tutaj będziecie musieli się przepychać jakoś, rozpychać łokciami, pilnować swojego zdania, może nawet walczyć o coś. O czym zapominamy w grudniu? 8 buław. Cały czas jakiś strzelec do przeszłości odchodzi. Na kim, na czym macie się skupić, skoncentrować? 2 denary. I moi kochani, energia, z jaką wchodzicie w miesiąc styczeń 2024, 9 buław. Jest ciężko, ale działacie. Więc nie poddajecie się, będzie wszystko ok. W tle mamy króla buław. Jest to mężczyzna bądź kobieta z znaku barana, lwa bądź strzelca, który albo Was wspiera, albo jest Waszym wspólnikiem, pomaga Wam, może jest Waszym pracodawcą, a może jest to osoba, która właśnie tutaj jakieś dołki pod Wami kopie. Jeżeli jest to Wasza energia, jest to odwaga. W królu buław, tak samo jak w cesarzu, nie boimy się trudnych sytuacji, trudnych wyzwań, trudnych przedsięwzięć, nie boimy się trudnych rozmów, jakichś właśnie zleceń, tak, które być może nie jedna firma odrzuciła, Wy się na to zdecydujecie i osiągniecie sukces. Król buław mówi też o stanowisku, mówi o umiejętnościach, o doświadczeniu, pracowitości, organizacyjności, umiejętności kontrolowania tego, co się dzieje u mnie we własnej firmie bądź na stanowisku. Może być tak, że będziecie awansować bądź rozwiniecie jakąś firmę, ewentualnie wykażecie się z jak najlepszej strony w oczach pracodawcy i tutaj też będą z tego powodu jakieś nagrody. Przepraszam. Co odchodzi do przeszłości? Arcykapłanka. Arcykapłanka, no to może być informacja, że ukończyliście jakiś staż, kurs, studia, macie wiedzę, macie niezbędne dokumenty, certyfikaty potwierdzające to, no i szukacie pracy w jakimś konkretnym zawodzie, w jakimś konkretnym kierunku. Jeżeli dopiero wybieracie się na studia i być może jest bardzo dużo chętnych na jakiś konkretny kierunek, na przykład prawo, na przykład medycyna, na przykład edukacja, szkolnictwo, tak? Nie zarażajcie się konkurencją, walczcie o swoje, tylko na spokojnie, żeby się nie prowokować do jakichś kłótni, do jakichś zaczepek słownych, ale po prostu trzymać się swojego planu. Arcykapłanka może też mówić o tym, że do tej pory jakieś swoje plany, jakieś swoje przedsięwzięcia utrzymywaliście w sekrecie. Może trzeba było o coś dopytać, może szukaliście jakiejś informacji, może potrzebowaliście jakiejś dodatkowej wiedzy, żeby ruszyć tutaj z czymś nowym, zwłaszcza jeżeli otwieracie swój własny biznes. Jeżeli była jakaś rozmowa i pracodawca obiecał Wam awans, jeżeli na przykład kończycie jakiś projekt, jakieś zlecenie, zamkniecie z powodzeniem, też było to owiane jakby tajemnicą. Natomiast intuicja podpowiadała Wam świetnie, co macie robić, więc tutaj arcykapłanka jest to osoba, która wie, co robi, działa dyskretnie, ma wiedzę i wierzy w to, że każda jej decyzja jest prawidłowa, że na tym się nie sparzy, że nie polegnie. Na czym macie się skupić? As mieczy. As mieczy, przede wszystkim otwartość umysłu, przede wszystkim prawda, umiejętność wypowiedzenia się w każdym temacie,
podpisywanie umów, przystępowanie do egzaminów, ważne rozmowy, ważne transakcje, dokumenty, decyzje, które będziecie podejmować, przemyślenia, analizy, sprawdzanie, czy wszystko jest zgodne z literą prawa. Więc tutaj, jeżeli jakieś umowy, wchodzicie w jakieś transakcje, w jakieś projekty, żeby zapoznać się z dokumentami, tak? No, jeżeli szukacie pracy po studiach, bądź dopiero wybieracie się na studia, no tutaj też będziecie chcieli się po prostu jak najlepiej wykazać. Dużo będzie rozmów w sprawie pracy, mogą być jakieś egzaminy, mogą być jakieś obietnice słowne, więc jeżeli ktoś Wam coś obiecuje, albo to nagrajcie, albo miejcie potwierdzenie na papierze, bo czasami no, obiecanki, cacanki, jak to się mówi, a głupiemu radość. Więc żeby właśnie no, też nie stracić czasu na nadzieję, że ktoś coś z nami tutaj będzie działał, a później się z tego rakiem wycofa. Natomiast as mieczy jest to taka komunikatywność, wiedza, orientowanie się, na czym stoję, szczerość i życzliwość ludzi przede wszystkim, łatwość w komunikacji, nawiązywaniu rozmów, wszelkiego rodzaju jakieś negocjacje, właśnie transakcje, rozmowy, składanie wniosków, podań, już nie chcę się powtarzać, jak najbardziej tutaj będziecie, że tak powiem, jakieś takie dokumenty i te sprawy załatwiać, analizować. Te skorpiony, które mają jakieś inspiracje twórcze, jakieś natchnienia, dobry czas, żeby napisać książkę, jakieś pamiętniki, wydać coś, jakiś album, zaraz do tego wrócę, uciekło mi słowo, przepraszam. Napisać bloga, praca w internecie też, tak? Wykorzystać swoją wiedzę, podzielić się tą wiedzą, bo tutaj widzę ogromną inteligencję i być może niektórzy są za skromni, za cisi, a warto pójść z tą wiedzą, z tymi umiejętnościami gdzieś szerzej. Tomik poetycki, to chciałam powiedzieć. Czasami ucieknie jakieś słowo i już nie można dokończyć zdania. Przepraszam Was bardzo za to. Ale tutaj, jeżeli szukacie jakiejś wiedzy, jeżeli chcecie się doinformować, październik będzie bardzo dobrym miesiącem na to, zwłaszcza jeżeli chcecie otworzyć własną działalność bądź zasięgnąć czyjejś porady. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś umowy, kontrakty, może być jakiś spór, zwłaszcza w spółkach cywilnych. Jeżeli nie radzicie sobie, warto zasięgnąć tutaj pomocy prawnika, osoby kompetentnej, która po prostu no, będzie wiedziała, co napisać, jakie złożyć pismo, jakie odwołanie, jaką tutaj, jak zadziałać po prostu formalnie, tak, w tej kwestii. Będziecie też działać bardzo szybko i odcinać się od wszystkiego, co gdzieś tam ciągnie Was w dół, bądź jakby trzyma z tyłu za koszulę, tak, nie pozwala ruszyć do przodu. Uwstecznia Was, więc tutaj na pewno niektóre skorpiony będą robić bardzo generalne porządki w swojej przestrzeni zawodowej. Z energią pięciu mieczy wchodzicie w miesiąc listopad, czyli robię swoje bez względu na to, co mówi, jak komentuje, jakie ma na ten temat zdanie. Nie obchodzi Was to, taki zdrowy egoizm. Wykłócacie się o swoje, bierzecie co swoje, idziecie do przodu, nie zważając na to, co kto sobie pomyśli. No czasami jest tak, że musimy tutaj troszeczkę działać tak surowo, tak chłodno, tak obojętnie, ponieważ no, jak mamy miękkie serce, to musimy mieć twarde siedzenie, a są tacy ludzie, co nawet wymuszają łzy, potrafią, że tak powiem, no, wpłynąć na nasze emocje, a później się okazuje, że to jest czyste cwaniactwo i po prostu chęć wykorzystania czyjegoś dobrego serca, czyjejś po prostu empatii. Więc tutaj no, taki charakterek troszeczkę skorpiony pokażą i nie dadzą sobie tutaj wejść na głowę i w jakiś sposób zmanipulować się emocjonalnie. Będziecie tacy no, bardzo pewni siebie, nie uznający zupełnie sprzeciwu i wiadomości, że coś może nie wyjść. Więc to taka determinacja do osiągnięcia sukcesu, do osiągnięcia celu. Jeżeli zabiegacie o jakieś stanowisko, nie ustępujcie, walczcie o swoje, nie rezygnujcie. Nawet jak jest bardzo dużo chętnych na dane miejsce na uczelni czy gdzieś tam w pracy, na spokojnie czekajcie, bo
Widzę, że tutaj zaczynacie coś od końca listopada. Na czym macie się skupić, moi kochani, w listopadzie? Dziesiątka mieczy. Żeby bardzo nie przeżywać, nie stresować się tego, co się do tej pory dzieje, bo może być trochę stresu. Dziesiątka mieczy mówi też o tym, że jesteście mentalnie zmęczeni, że już jesteście przeładowani albo dokumentami, albo jakimiś sprawami, że za dużo myślicie, nie możecie spać po nocy, że może jakaś sprawa, jakaś decyzja, na którą czekacie, jakaś rozmowa, która jest niedokończona, powoduje, że nie wiecie, co dalej ze sobą zrobić, że nie wiecie, jak dalej planować, co dalej z Waszą przyszłością w danej firmie, co dalej z Waszymi studiami, z kursem. No bo na przykład, jeżeli nie zdaliście egzaminów ustnych, może nie możecie przystąpić do egzaminów praktycznych. Natomiast tutaj wszelkiego rodzaju egzaminy pójdą Wam dobrze. Stresu Was to troszeczkę, że tak powiem, doświadczyło, ale dziesiątka mieczy mówi o tym, że to, co najgorsze, już jest za Wami. Że nie musicie się nikomu poświęcać, nie musicie już się stresować, nie musicie się martwić, nie musicie się denerwować. To już jest pomalutku za Wami i teraz możecie działać, możecie ruszać. Zwłaszcza, jeżeli tutaj musicie jakieś papierolandię załatwiać, jakieś biurokracyjne sprawy administracyjne. No czasami jest tak, że no, nie ruszymy z jakimś projektem, jeżeli nie mamy jakiejś zgody, nie mamy jakiejś decyzji, a teraz się czeka na papierki od 7 do 30 nawet dni. Więc tutaj to może być właśnie taką zwłoką w realizowaniu swoich zamierzeń, jakieś po prostu dokumenty, decyzje, od których jesteśmy zależni. Więc tutaj nie martwić się, postawić na odpoczynek, nawet jeżeli sprawy wyglądają bardzo źle, Wam się tylko tak wydaje, po prostu jesteście zmęczeni, lada moment ten stres i tutaj takie po prostu przemęczenie tym wszystkim minie. Z energią pazia buław wkraczacie w miesiąc grudzień. Paź buław energiczny, zaangażowany, taki świeży, zdrowy, zdrowa taka energia, bo chce się uczyć, bo chce działać, chce pracować, chce się wykazać, ma pomysł, chce go realizować. Ogromna energia, ogromna pewność siebie, ogromna determinacja do tego, żeby coś osiągnąć, podekscytowanie jakimś nowym projektem. I to może być nowa praca, właśnie biznes, który wreszcie możecie tutaj rozpocząć po załatwianiu tutaj wszelkich jakichś formalności. To może być praca na okresie próbnym, to może być właśnie nauka, gdzie możecie do niej przystąpić, bo zwolniło się być może miejsce, bo być może byliście gdzieś na liście rezerwowej, ewentualnie no, dostaliście się na kilka kierunków i któryś z nich wybieracie. Ukończenie jakiegoś projektu, przyjęcie jakiegoś zlecenia, nowe znajomości, fajna współpraca z zodiakalnym strzelcem, nowe pomysły na biznes, no i ogólnie taka energia podekscytowania, zaangażowania i chęci realizowania działania swoich, w swoich pomysłach. Co przemija sobie w grudniu? Ósemka buław. Czyli ta satysfakcja, tak? Że coś wreszcie ruszyło do przodu, że coś się dzieje, że tutaj wreszcie te energie mają szansę spełniać się. Jakieś rozmowy za Wami, jakieś dobre wiadomości, konsultacje, nowe pomysły, fajna współpraca, praca przez internet. Reklama, rozreklamowanie swojej własnej firmy, dobre wiadomości od pracodawcy odnośnie właśnie awansu bądź uzyskania jakichś tutaj dobrych wyników na egzaminach. Świetne relacje zawodowe z zodiakalnym strzelcem. Więc tutaj, jeżeli kogoś nowego poznaliście, kto z kim dobrze Wam się współpracuje, kto nadaje na tej samej fali, rozumie Was i naprawdę no, miło Wam się razem tutaj ten czas zawodowy organizuje, tak najbardziej tutaj widzę jakiś progres, nawet może tutaj nawiązanie jakiejś spółki, współpracy bądź dodatkowej pracy, praca też na dwie zmiany. Jeżeli studiujecie, będziecie też pracować, może być ciężko z pogodzeniem tutaj no i też czasem, no i czasem dla siebie, ogólnie w odnalezieniu się, jeżeli chodzi o życie prywatne, szkoła, nauka i praca w tym wszystkim, ale dacie radę. Uważajcie na wydatki, żeby tak lekką ręką gdzieś tam nie trwonić pieniędzy, na głupoty nie wydawać, bo w grudniu no, może być raz lepiej, raz gorzej. Jeżeli własna firma zainwestujecie jakieś pieniądze, może będziecie mieli wspólnika, który też wyłoży tutaj jakiś kapitał.
Te pieniądze zarobią na siebie, nie martwcie się, natomiast miejcie wszystko pod kontrolą. Dobry miesiąc na to, żeby konsultować się w sprawie finansów, w sprawie pieniędzy. Coś korzystnie możecie kupić bądź sprzedać. Tutaj właśnie jakieś inwestycje, ale też partnerstwo biznesowe, więc tutaj wszelkie jakieś transakcje, jakieś inwestycje, kupno, sprzedaż, podpisywanie jakichś projektów, jakichś zleceń, na pewno z korzyścią dla Was. Tylko umiarkowanie tutaj właśnie kontrolujcie swoje wydatki, bo no, żeby nie było tak, że na coś tam potrzebujecie pieniędzy, a już ich nie ma, bo gdzieś tam zainwestowaliście w coś innego, tak? Więc no, żeby było tak mniej więcej wszystko pod kontrolą, stabilnie. Bo niby tą równowagę zachowacie, ale no może być tak, że momentami będzie tych pieniędzy więcej, momentami będzie tych pieniędzy mniej, więc tutaj, żeby mieć wszystko dokładnie zaplanowane. I właśnie konsultacje. Jeżeli nawet chcecie zainwestować pieniądze, porozmawiajcie ze wspólnikiem, porozmawiajcie z partnerem, partnerką życiowym bądź osobą, która się na tym zna, jeżeli tylko macie jakieś wątpliwości. Z energią 9 buław wchodzicie w miesiąc styczeń 2024. Karta ta mówi, żebyście byli ostrożni, żebyście robili swoje, żebyście nie rezygnowali z planów i z projektów, bo może znowuż coś tam być pod górkę, ale dacie radę. Jest to pilnowanie swoich spraw, być może chwilowy odpoczynek, bo jesteście przemęczeni. Raczej bym tu właśnie uważała na zdrowie, uważała na kręgosłup, na kości, żeby nie przemęczać się, jeżeli pracujecie gdzieś w jakimś takim nagrzanym pomieszczeniu, zadbać o wentylację, o klimatyzację, żeby też no, jakoś tutaj układ krążenia nie cierpiał na tym, zwłaszcza problemy z sercem, jeżeli ktoś ma. No i nie przemęczać się, tak? Nie harować ponad swoje siły. Dać sobie czas na wytchnienie, na to odpoczynek. Tutaj widzę, że będzie też jakaś przerwa świąteczna, może związana ze świętami, może z feriami. Potrzebujecie tego odpoczynku. Natomiast sprawy układają się tak, jak się powinny układać. Zmartwienie i stres nie jest wskazane, mimo że mówię, momentami mogą być takie sytuacje, poradzicie sobie. Musicie tylko być po prostu zorganizowani i skupieni na tym, na czym Wam najbardziej zależy. Jeżeli jesteście biznesmenem, bizneswoman, macie swoją własną firmę, zainwestujcie w reklamę, żeby było Was widać i słychać w internecie, bo to jest teraz, no niestety, można powiedzieć, główne takie źródło rozgłosu. Jeżeli chcemy coś kupić, coś zareklamować, coś znaleźć, no to teraz jest tyle różnych portali, komunikatorów, wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę, już nam wyskakuje. Więc w to zainwestujcie i naprawdę tutaj biznes bardzo ruszy do przodu. Natomiast jeżeli praca na etacie, czegoś się douczacie, przyuczacie, bądź sami być może praktykujecie jakieś osoby, no to tutaj być może potrzebny jest Wam ktoś do pomocy. Warto z tego skorzystać. Natomiast jeżeli i jednocześnie praca i studia, no to tutaj musicie znaleźć czas dla siebie, bo w jakimś takim wpadniecie w jakiś taki tryb pracoholizmu, gdzie no, nie dość, że fizycznie organizm będzie odmawiał Wam posłuszeństwa, to brakuje Wam spotkań z rodziną, z przyjaciółmi. No nie może być tak, że Wy po prostu cały swój dzień, całe swoje życie poświęcacie tylko tutaj na naukę i na pracę. Musicie mieć jakiś oddech też dla siebie, więc nad tym też się zastanówcie. No dobrze, zobaczmy teraz co w uczuciach, ale kochani, sukcesy. Szóstka buław pokazuje, że naprawdę ten trudny okres opłaci Wam się bardzo. Coś uda Wam się wygrać, osiągnąć. Jakieś też sprawy sądowe, o rozliczenia, o finanse też pomyślnie dla Was się zakończą. Mimo, że mogą doświadczyć wielu stresów. Dobrze, Skorpion, karta patronka, miłość, uczucia, czwarty kwartał 2023. Skorpion, miłość, uczucia, czwarty kwartał 2023. I poprzez przełożenie wylosujemy kartę patronkę.
As monet. Bardzo ładnie. Szansa na trwały, konkretny, stały związek. Zaręczyny, małżeństwo, wspólne zamieszkanie. No, ktoś może powie jakieś ważne słowa, wreszcie się na coś zdecyduje. Stały partner, stała partnerka, więc tutaj single mają szansę wyjść, że tak powiem, z tego stanu, związać się z kimś. Natomiast w stałych relacjach może jakaś okrągła rocznica ślubu, może jakieś udowadnianie, że uczucia nie wygasły, że nadal jesteś dla mnie ważna, ważny. Może ktoś znajdzie pracę. Zmiana domu, zmiana mieszkania, kupno mieszkania, wynajęcie, wspólne zamieszkanie. No zaraz zobaczymy, co nam karty tutaj pokażą. Natomiast As Denarów jest to ładna karta. Karta trwałości, stałości, chęci stworzenia już stałej relacji. Może małżeństwo, może dzieci, może ślub. Dobrze, co lub kto odchodzi do przeszłości w październiku? Słoneczko. Na kim, na czym macie się skupić, skoncentrować w październiku? Cesarzowa. I z jaką energią wchodzicie w miesiąc listopad? Gwiazda. Bardzo ładnie. Od razu mówię, że te pary, które starają się o dzidziusia, możliwa ciąża. Albo już dzieciątko przyjdzie na świat w październiku, albo dopiero dowiecie się, że spełniły się Wasze marzenia i Pani Skorpion bądź Pan Skorpion będzie tatą bądź mamą. Dobrze. Co przemija sobie w listopadzie? O czym zapominamy? Król Buław. Na czym, na kim macie się skupić, skoncentrować? Król Mieczy. I z jaką energią wchodzicie w miesiąc grudzień? Osiem Buław. O czym zapominamy, bądź o kim, w grudniu? Kim już se głowy nie zawraca, Skorpion? Dziewięć Buław. Na kim, na czym macie się skupić, skoncentrować? Król Kielichów. I moi kochani, energia, z jaką wkraczacie w miesiąc styczeń 2024. Dwa kielichy. Zobaczcie. Jakaś prawdziwa miłość tutaj idzie. Co do niektórych. Tle mamy Pazia Kielichów. Czyli być może już ktoś jest. Ewentualnie Skorpion jest zakompleksiony. Nie wierzy w to, że może kogoś poznać, że może się podobać, że będzie ktoś, kto po prostu pokocha Skorpiona takiego, jaki jest. Dobrze, moi drodzy. Zacznijmy od par. Różne wersje mówię, jak już mnie znacie. Co odchodzi do przeszłości? Rodzina. Niestety, moi drodzy, tutaj w niektórych związkach może być rozwód. Może być tak, że zwiążecie się, ale to zaraz samotne skorpiony tutaj z osobą, która jest po przejściach. Jakiś wdowiec bądź rozwodnik, kogo poznacie przez internet, kto z pozoru trzyma się na dystans, ale okaże się bardzo ciepłym, czułym, dobrym człowiekiem i możecie stworzyć fantastyczny związek. Natomiast w stałych relacjach, w związkach, gdzie nic się tam nie psuje, nic, że tak powiem, się nie dzieje. Przede wszystkim zmiana miejsca zamieszkania. Wreszcie zamieszkacie, wyprowadzicie się od rodziców, wyprowadzicie się od teściów i zamieszkacie, moi kochani, w swoim pięknym, wygodnym domku bądź mieszkaniu. No, spełnienie Waszych marzeń, można powiedzieć. Tutaj w ogóle październik jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o uczucia, o atmosferę w domu, w związku. Czujecie się pięknie, atrakcyjni, komfortowo, zadbani o partnera. Jest bardzo miło i sympatyczny i przy okazji realizujecie jakieś swoje marzenia życiowe. Ciąża, to już o tym mówiłam,
narodziny dziecka i z tego powodu cała rodzina się cieszy, bądź dobra wiadomość, że ten dzidziuś jest już w drodze. Na czym macie się skupić, moi kochani? Cesarzowa. Zadbać przede wszystkim o siebie, o swoje potrzeby. Wykorzystywać swoje atuty, swoje walory, swoje wdzięki. Zwrócić uwagę na kobietę bądź mężczyznę. Może być różnica wieku pomiędzy Wami, ale niekoniecznie. Ktoś, kto jest bardzo Wami zainteresowany, to może być samotna mama, może być samotny tata, ale osoba bardzo zaradna życiowo, niezależna finansowo, z jakimś dorobkiem życia, bądź z dobrej, bogatej rodziny, tak? Więc tutaj, no, samotne skorpiony, rozglądajcie się, bo ktoś do Was wzdycha, ale może z niej śmiały, bądź odwrotnie, no, Wam się podoba tutaj jakaś niewiasta, bądź jakiś fajny kawaler, a no, jeszcze jesteście niepewni, jeszcze się wstydzicie, jeszcze macie jakieś wątpliwości, więc... Stwarzajcie okazję ku temu, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby bliżej się poznać. Bardzo fantastyczny miesiąc październik dla par. Naprawdę dużo miłości, takiego dbania o relacje, inwestowania, miło spędzania czasu. Niektórzy być może jeszcze sobie na urlop wyskoczą gdzieś nad wodę, w jakieś piękne miejsce. Prawdopodobnie za granicę, gdzie jeszcze jest ciepło, gdzie jest dużo słońca. Zaręczyny bądź ślub, więc tutaj jakieś decyzje też odnośnie wspólnej przyszłości. No i co? Rozkwit miłości. No, gwiazda i cesarzowa to jest naprawdę, no, bo wszystko, co może być pozytywne przy słońcu. Miłość, szacunek, jest Wam razem dobrze, jesteście ze sobą szczęśliwi, umiecie ze sobą rozmawiać, macie wspólne pasje, no fajnie Wam się po prostu razem żyje i tutaj dalej ma... jakoś te swoje plany życiowe realizujecie, tak? Dla innych to będzie własne mieszkanie, dla innych wspólne zamieszkanie, bo być może już chodzicie ze sobą od 5 lat, nie możecie się zdecydować na to. Dla jeszcze innych właśnie temat dziecka, małżeństwa i tak dalej, więc tutaj spełniacie swoje marzenia, wspólnie realizujecie. Z energią gwiazdy wchodzicie w miesiąc listopad, więc tutaj nadzieja na fajny, udany związek, spełnienie marzeń, że to jest ta osoba, na którą zawsze czekałam. Związek z przeznaczenia. Jeżeli nowy partner, początek zakochania, nadzieja na to, że stworzymy fajną relację. Kto lub co odchodzi do przeszłości? Król buław. Król buław to może chodzić o barana, lwa bądź strzelca. Ewentualnie romans, czyli tutaj na przykład spotykaliście się, no jakiś taki nieformalny związek, decydujecie się być razem. Więc tutaj romansowanie, spotykanie się, bądź w ogóle odrzucenie tutaj jakiejś osoby, no, która tylko po prostu trzymała Was na zasadzie bycia, bo jestem, ale no, nie umiała się zadeklarować, co dalej z tą relacją, a Wam już się to znudziło. Więc tutaj też wszelkiego rodzaju jakieś takie niezdecydowane, niedojrzałe do związku osoby będą skorpione opuszczać. Król buław to jest też takie wzięcie odpowiedzialności troszeczkę za tą relację, właśnie zaangażowanie, utwierdzenie się w przekonaniu, że kocham tą osobę, ona mi się podoba, odpowiada pod każdym względem, chcę z nią być, po prostu. To takie przejście do działania. Na czym macie się skupiać? Król mieczy. I to teraz tak, ważne jakieś decyzje. Te skorpiony, które zdecydowały się zakończyć tutaj, zakończyć. Tu może być też taka sytuacja, że skorpion był w szczęśliwym związku, miał piękną żonę, miał przystojnego męża, fajnie Wam się razem żyło, tylko no coś nie pykło. Może znalazł się ktoś trzeci. To tak jakby tutaj, nie wiem, kobieta sobie kogoś znalazła, jakiegoś lwa, barana bądź strzelca. No i temat rozwodów u niektórych też może być. A może to Ty, skorpionie, zostawiłeś swoją byłą żonę bądź byłego męża, poznałeś kogoś nowego. Jeszcze tutaj ciągnie się rozwód w listopadzie, bądź już jesteś po rozwodzie, ale jesteś ostrożny, jesteś nieufny, troszeczkę taki zdystansowany. Nawiązujesz konwersacje, często ze sobą piszecie, często rozmawiacie. Ta ostrożność tutaj, tak? Działanie takie z dystansem, wyznaczanie granic, żeby znowuż nie dać się zranić, pokaleczyć. No ale tu coś będzie z tego, więc te skorpiony, które są pokaleczone poprzednim związkiem, wychodzą z poprzedniej relacji, czy to ze swojej winy, czy to z winy partnera bądź partnerki, zaraz poznają kogoś nowego. I to albo poznaliście gdzieś za granicą, albo poprzez internet, albo w nowym miejscu pracy.
bardzo fajnie będzie Wam się rozmawiać z tą osobą i ta osoba też, albo ona jest nieśmiała, albo tu o Waszą taką nieśmiałość chodzi, ale wydaje mi się, że nie będzie żadnego nacisku, że to już na teraz takie nachalne jakieś zachowanie, nie. Wręcz Skorpion będzie mógł tutaj rozkładać karty i widać, że to się, bardzo się zaprzyjaźnicie. Ten związek nowy będzie się budował tutaj na przyjaźń. No i jest szansa na piękną miłość, świetne porozumienie, wspólne pasje, no tak jakbyście byli z jednego żywiołu, może tu rybka, może tu rak, może jakaś inna osoba, przy której będziecie się czuli spokojni, zakochani, intuicyjnie będziecie wiedzieli, że to jest ta osoba. W tych relacjach, gdzie nic się nie dzieje, żadne rozwody, żadne rozstania, jest Wam dobrze, tutaj jakieś ważne, poważne decyzje. I teraz tak, no Król Mieczy. Osoba, która chce powiedzieć to, co chodzi jej po głowie, jest w tym szczera, jest w tym otwarta. Więc może chodzi tutaj właśnie o zalegalizowanie jakiejś relacji, zwłaszcza jeżeli pojawia się dziecko. Przedyskutowanie tutaj przyszłości związku, tak? Decyzje związane z mieszkaniem. Od razu mówię, że te skorpiony, które kupują mieszkanie bądź dom, będą notariusza tutaj, u notariusza finalizować wszystko w listopadzie. No i oczywiście radość, zadowolenie. Fajna forma komunikacji. Jeżeli do tej pory jakoś to kulało, tutaj naprawią się relacje między Wami, jeżeli chodzi o komunikatywność. Natomiast jeżeli nie, widać, że jakiś ważny temat będziecie omawiać sobie w listopadzie. Może też związany z wyjazdem. Jakiś już taka nieufność. Może być też taka sytuacja, że gdzieś tam kiedyś przyłapaliście partnera na flirtowaniu, dlatego ten król buław tu odchodzi do przeszłości. Gdzieś tam jakiś dystans się stworzył. Pamiętacie i często wypominacie to. Może nawet kontrolujecie gdzieś tam od czasu do czasu jakieś skrzynki mailowe. Natomiast myślę, że to już jest za Wami. Tutaj bardzo otworzycie się na nowe uczucie. Bardzo zbliżycie się do siebie. Tylko trzeba zacząć rozmawiać, tak? Co Was uszczęśliwia? Jak chcecie razem żyć? Uważajcie też na matkę bądź teściową. Może, zwłaszcza jeżeli jest to osoba samotna, jest to wdowa bądź rozwódka, może próbować troszeczkę układać Wam życie i trochę taką kość niezgody między Wami kłaść, więc nie pozwólcie sobie na to. I myślę, że ten temat też niektóre skorpiony będą chciały ze swoim partnerem bądź partnerką przedyskutować. Że nie to, nie mama jest najważniejsza, tak? Tylko to, co się dzieje, oczywiście jest bardzo ważne, ale no nie może być, że tak powiem, jakby w centrum tutaj Waszej relacji wpływać na to, co się w niej dzieje. Niektóre skorpiony szukają to w ogóle partnerki bądź partnera na wzór swojej matki bądź ojca, tak? Więc tutaj też jest taki wzorzec, taka żona idealna, to taka jak mama. Więc może takie porównywanie tutaj też niektórym skorpionom bądź Waszym partnerkom przeszkadzać, więc trzeba to po prostu przedyskutować. Te skorpiony, które wychodzą z jakiejś relacji dla nowej osoby, z którą będą bardzo szczęśliwe, bardzo zakochane tutaj, nawet nie oglądajcie się za siebie, widocznie tak musiało być. Jest ktoś nowy, z tą osobą będziecie sobie układać życie. Natomiast jeżeli dzieci są z poprzedniej relacji, na pewno będziecie chcieli tutaj powalczyć o opiekę nad dziećmi, spotkania i ogólnie alimenty i tak dalej. Samotne skorpiony poznają kogoś, będą z tą osobą bardzo szczęśliwe, coś tu się zadzieje, tylko wydaje mi się, że ta osoba też jest w trakcie rozliczania poprzedniej relacji, ewentualnie jest po rozwodzie. Mówię, wdowiec bądź rozwodnik i jest taki troszeczkę szorstki, nieufny, osoba taka niedostępna, to może dotyczyć też Was, jeżeli jesteście samotne, a jesteście już po takim nieudanym związku. Kogoś przez internet tutaj poznacie, bądź w jakimś miejscu, gdzie będzie dużo ludzi, jakaś impreza, jakieś spotkanie. Tam możecie kogoś poznać, no i pomalutku tutaj będziecie się zaprzyjaźniać. Więc samotne skorpiony na pewno w grudniu niektóre z Was będą już w szczęśliwym, zakochanym związku. Jakaś miłość do Was idzie. Jeżeli poznaliście już kogoś, bardzo lubicie tą osobę,
ale jeszcze macie, jeszcze czujecie na swoich plecach bagaż doświadczeń poprzedniej relacji, bądźcie może troszeczkę łagodniejsi. No, ja widzę, ten król mieczy bardzo tak tym mieczem grozi i broni dostępu do tego ognia, tak? Czyli do tego ciepła, do namiętności, do takiego zaangażowania troszeczkę. Nie bądźcie tacy sztywni, lodowaci, oschli, troszeczkę pokażcie tego swojego wnętrza. Na pewno gdzieś tam w środku jesteście ciepłą, wrażliwą osobą. No ktoś może kiedyś Was źle potraktował i nie docenił tego, jaką osobą jesteście, ale tutaj działajcie mądrze, ale troszeczkę ocieplcie swój wizerunek, jeżeli to o Was chodzi. Natomiast jeżeli spotkaliście się z taką osobą, dajcie jej czas, nie naciskajcie, bo to się okaże naprawdę wyjątkowo wrażliwa, romantyczna, ciepła, czuła osoba, która bardzo Was pokocha i tutaj na tej relacji bardzo w grudniu będziecie się koncentrować. Miło spędzany ze sobą czas, może wspólne święta, jeżeli obchodzicie. Spotkania, zapoznanie z rodziną, z przyjaciółmi, wyznania, być może zaręczyny, być może nawet niektóre skorpiony staną na ślubnym kobiercu. I tego Wam, kochani, życzę. Zobaczmy teraz, jaka jest tutaj afirmacja. Jaka jest afirmacja dla Was na czwarty kwartał? Te pary, które starają się rodzić Jusia, u niektórych może się urodzić dziewczynka. Może nie powinnam mówić, ale może, dlaczego nie? Może się sprawdzi. Afirmacja, moi kochani. To może być ciąża u Was, może też być tak, że córka jest w ciąży, że wnuczka jest w ciąży, że siostra jest w ciąży, więc to niekoniecznie u Was, może w rodzinie gdzieś urodzić się dziecko, ale no raczej tutaj na pierwszym miejscu jest skorpion. Dobrze, i jaka afirmacja dla Was? Wybaczam sobie. Wybaczam sobie, proszę bardzo. Wybaczam sobie i odrzucam wszystkie negatywne myśli na swój temat. Jestem wolną istotą i mogę kochać siebie. No właśnie, i to jest takie troszeczkę powiązane z tym królem mieczy. Nie zadręczajcie się już, nie bądźcie dla siebie tacy właśnie zimni. Wybaczcie to, co było, wybaczcie sobie. Jesteście wolną istotą i możecie kochać siebie. Jak zaczniecie kochać siebie, to otoczenie zacznie się do tej miłości dostosowywać, rezonować i też Was pokocha takimi, jakimi jesteście. Wasze życie zacznie się pięknie zmieniać. Tego Wam, kochani, życzę. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Każdy z Was ma inne życie, inną historię, więc to tylko dla niektórych skorpionów, z którymi rezonują moje czytania. Życzę Wam wspaniałego czwartego kwartału, żeby wszystkie Wasze marzenia, plany się zrealizowały, spełniły, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i mieli odwagę i energię do działania i walczenia o swoje marzenia. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego razu, do usłyszenia.